Witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj kilka słów jeszcze ze Stanów o rozwoju, ale to po tym, po czołówce. Zaraz wracamy. Witajcie, słuchajcie, jedna rzecz, która nas w Stanach zaskoczyła, to to, że ludzie, jeżeli chodzi o rozwój, to traktują to jako taki chleb powszedni, że w ogóle dla nich to nie jest problem, że trzeba ich przekonywać do rozwoju. Tak, czasami musimy naprawdę tak się nawysilać, żeby pokazywać, że rozwój to jest część naszego życia, że tak naprawdę to, czy jesteśmy żywi, to definiuje rozwój. Popatrzcie, że skamielinę od rafy koralowej odróżnia to, że rafa się rozwija i po tym poznajemy życie, więc rozwój to jest życie i to nie musi kosztować, słuchajcie. To jest bardzo często dostępne od tak od ręki. No przynajmniej tutaj, słuchajcie, jesteśmy w takiej wielkiej księgarni second hand, gdzie wszystkie książki, naprawdę bardzo dużo, to jest ogromne miejsce takie, gdzie książki są za 4 dolce. Jakie chcesz, jest też cała półka poświęcona rozwojowi i jeszcze nie mają alfianko po angielsku, ale to już naprawdę kwestia tylko chwil, momentów. Za 4 dolce każdą jedną książkę praktycznie z second handu sobie kupisz. Ale nawet jeżeli nie ma takich second handów książkowych u nas, no to popatrzcie, że te źródła wiedzy są dostępne za darmo. Dzisiaj masz YouTube'a, masz dostęp do TEDx'ów, które możesz oglądać. Masz naprawdę bardzo dużo źródeł, w których można się rozwijać, więc wystarczy tylko chęć, no i jakiś cel postawiony sobie na rozwój. No, słuchajcie, nie traćmy czasu, szkoda czasu. To jest ciekawe, dzisiaj podczas szkolenia amerykańskim handlowcom, cokolwiek mówiliśmy, nazwiska, którymi rzucaliśmy, od razu je zapisywali, od razu je sprawdzali, patrzyli, co jest dostępnego u nich, co mogą wykorzystać, nie? Fajnie wziąć przykład, nie? Czasami dużo rzeczywiście czasu ucieka nam przez palce i to naprawdę nie musi kosztować. Wykorzystujmy każdy moment, nie? Idźmy do przodu. Pozdrawiamy was, trzymajcie się. Pozdrowienia. Tu jest też. Weźmy sobie, czekaj, bo to jakiś Roman Sidło, to nie? Znaleźmy coś konkretnego. To jest mystery, to też. Do tajemnicy. Bless God, na razie.